Wszystko zaczęło się niewinnie. Zrobiłem film o FNAF-ie 4 i powiedziałem stop, pora na przerwę. W końcu musiałem wyruszyć na wyprawę w poszukiwaniu lodów ekipy, co nie? Minął miesiąc, drugi, no ale przecież kto pytał? Leniwy bambusie, on pytał. I lodów ekipy także, więc minęły 2 miesiące i dostałem telefon. Leniwy bambusie. Leniwy to był twój... Kiedy FNAF World? Ale, gościu, o czym ty mówisz? Masz 2 tygodnie. Co? Jakie? Co? Amokus. To ostatnie chyba było zaklęcie prosto z Hogwartu. No i tak znalazłem się tutaj. Tutaj. W ogóle, co to kurna jest? Co to jest kurna za miejsce? Chłop za karę wywiał mnie na jakiś koniec internetu. Nie no, co to kurna jest? Aż chciałoby się powiedzieć, co za debil tak to zaprojektował. No, nie wiem. No i chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, wiecie co, ja stąd spadam. No dobra, to co to ja miałem? A no tak, FNAF World. Zatem minął tydzień. Dobra, no nie przejdzie. Minęły 2 tygodnie. Minął mnie. Dobra, minęło kiwie ile czasu. Cześć, ja jestem Mondar i witam was w kolejnym tak długo wyczekiwanym filmie na tym kanale, w którym... chyba wyjechałem w Bieszczady, wiecie? Albo... Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra, wiecie już kij z tym, gdzie jestem, Golden Freddy? No, widzicie, tam stoi. Cześć, pomachajmy mu. A chłop ma mnie w dupie do chwili, aż nie nagram filmu o FNAF Worldzie, zatem... Po tych 2 miesiącach czekania czas powrócić do starego, kochanego uniwersum i jakże kochanego fan... No, nie powiedziałem tego. Moi drodzy, dziś przyszliśmy zakończyć to, co zaczęliśmy lata temu, czyli serię Five Nights at Freddy's po latach, a dziś rzucimy okiem na wydany w 2016 roku FNAF World. Także ten... Jak się to robiło w ogóle... A no tak. Zatem moi drodzy, rozsiądźcie pasy i zapnijcie się wygodnie, albowiem dzisiaj pora przenieść się do świata. 5 nocy u Freddy'ego. Zatem tradycyjnie zacznijmy od miejsca, w którym zakończyliśmy ostatnio, czyli od FNAF-a 4, a raczej od tego, co działo się po jego wydaniu. Otóż wówczas stronę scottgames.com ozdobił wielki, w zależności od ekranu, obraz prezentujący każdego klasycznego animatrona z napisem dziękuję. I wiecie co, naprawdę uwielbiam ten obrazek. No może poza tymi nightmarami w tle. Brr. No i dobra, ja idę do domu, seria FNAF zakończyła się, możemy rozsiąść pasy i odpiąć się wygodnie. Czy coś? No jednak nie do końca, gdyż po pewnym czasie użytkownicy zaczęli zauważać, iż coś zaczyna się zmieniać. Nasze przerażające animatrony poczęły stawać się jakimiś kreskówkowymi stworkami, które są przecież tak przyjazne. Co oczywiste, obraz zmieniał się. Napis thank you z czasem zanikał, a przerażające monstra stawały się bajkowymi przyjaciółmi i właśnie w ten sposób zapowiedziany został FNAF. Nadchodzi w 2016 roku? Serio. No co, myślałeś, że nie? Ha, mam cię. Potem przyszedł trailer, którego nie znalazłem na oficjalnym kanale Scotta, a na kanale Illutium X z datą 31 października 2015 roku i tutaj nie dam sobie ręki uciąć, ale... Kurde, nie wiem, czy sam trailer został początkowo wydany na kanale Scotta, czy być może najpierw był tutaj, a Scott być może go usunął? Co ja gadam? Przerażające, puste maski animatronów, które przypominają oryginalne dev screeny. Czyżby nowy FNAF właśnie miał być zapowiedziany? Czy to w końcu? Co jest, kur... Co to jest? Pomocy, gdzie ja się znalazłem? Ludzie, ratujcie. Co to jest? Jezus Maria. Czy ja właśnie widzę Phantom Mangle obok Golden Boniego? Co jest? Gdzie ja jestem? Czemu to jest takie kreskówkowe? Gdzie jest mój FNAF? Skoro... I tak, to oficjalnie się stało, ta przedziwna gra została w końcu zapowiedziana, a wydana została niedługo później, ponieważ 21 stycznia 2016 roku. I tak, zdaję sobie sprawę, że w zwyczajnym filmie przeszlibyśmy od razu do omówienia fabuły, ale to nie jest zwyczajny film.
ponieważ chciałem wspomnieć jeszcze o kilku problemach, których FNAF World doświadczył w trakcie swojej premiery. Otóż gdy gra została wydana, wyglądała tak. Ha, no i co, teraz Watch Dogs nie wygląda tak źle w porównaniu oczekiwania z 2012 roku versus rzeczywistość z 2014. Co nie? Oczekiwania 2015, rzeczywistość 2016. Jednak spokojnie, żarty na bok. Gra wydawała się być po prostu produktem niestabilnym i niedokończonym, co naprawdę kolidowało z ceną gry, która na dzień premiery wynosiła $10. No cóż, gracze nie kryli swojej dezaprobaty, jednak Scott zachował się jak naprawdę bardzo uczciwy i dobry człowiek. I czego by o nim nie mówić, za to możemy go pochwalić. Zaoferował on otóż zwrot pieniędzy każdemu, kto nie był zachwycony finalnym produktem. Dodatkowo wkrótce później usunął grę ze Steama, a w lutym wydał zaktualizowaną, ukończoną wersję na Game Jolcie. I naprawdę mega szanuję takie posunięcie, gdyż z pewnością nie każdy twórca gier byłby na coś takiego gotowy, więc czego by nie mówić o Scottie, za to zawsze będę go chwalił. Lecz teraz pora przyjrzeć się samej grze. Prawda? Wszyscy na to czekamy. Dobra, zatem zacznijmy od podstaw, czyli od samej fabuły. Gra rozpoczyna się od pary świecących żółtych oczu, wpatrujących się wprost w ciebie. Nad nimi znajduje się następujący tekst. Wszystko, co wydarzyło się tam, ma wpływ tutaj. Rozumiesz? To jest bezpieczne miejsce, to jest sanktuarium. Ale coś poszło nie tak. I może być to teraz widoczne tutaj. Coś poszło bardzo nie tak i to dlatego tutaj jestem. Ale nie pozwolę, by to samo stało się tobie. Poskładam cię z powrotem. O Jezus, czekajcie, aż mnie ciarki przeszły. O, moment. Reszta fabuły skupia się na postaci Freddy'ego, który od czasu do czasu robi sobie pogawędkę z Fredbearem, który już na samym początku gry wyjaśnia całą jej fabułę czy coś. Otóż w animatronicznym świecie coś poszło nie tak. Nie wiem, może Afton poszedł po mleko czy coś. Otóż coś złego stało się po drugiej stronie, czy też w tak zwanym flipside, a konsekwencją tego jest obecność dziwacznych potworów, które teraz wędrują po animatronicznym świecie. I oczywiście Fredbear teraz będzie wysyłać cię na rozmaite walki z nimi, pokonywanie bossów, eksplorację świata i tym podobne. Krócej mówiąc, klasyk. Na samym końcu pokonujesz finalnego bossa, wchodzisz do namiotu i otrzymujesz zakończenie, tak myślę. Gratulacje, pokonaj wyimaginowanego potwora w wyimaginowanej grze bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka oraz nieodnalezienia niczego interesującego. I dokładnie tak, w tej chwili Scott dosłownie ciśnie sobie z ciebie beczkę. Oczywiście gra ma tabun innych poukrywanych zakończeń, ale do nich przejdziemy trochę później. Dlaczego? Nie wiem, no nudzi mi się. I tak, teraz nie powiedziałem o zakończeniach, bo powiem o nich później. Teraz rzućmy okiem na gameplay. Zatem jak w każdym innym FNAF-ie, wsiadamy się tutaj w stróża nocnego i zasiadamy za fotelem, by przeglądać kamery, zamykać drzwi, obserwować animatrony i robić wszystko, by tylko nie zjadł naszego... Cóż, FNAF World to turowa gra RPG, której rozgrywka dzieli się w zasadzie na trzy różne podpunkty. Pierwszym jest eksploracja świata, drugim walka, a trzecim zaś minigry. Jednak jeszcze nim przejdziemy do dokładnego opisu każdego z wymienionych punktów oraz całego gameplayu, chciałbym tylko wspomnieć, że nie znam się za dobrze na gatunku RPGów. W zasadzie grałem w dużo action RPGów, ale to chyba nie ma zbyt wspólnego z takim zwykłym RPGiem z krwi i kości, którym na moje oko właśnie FNAF World jest. Więc jeżeli miałbyś większe pojęcie na temat tego gatunku, to śmiało napisz w komentarzu i napisz swoją perspektywę na ten temat. Tymczasem, here we go. Grę zaczynamy standardowo od wybrania poziomu trudności. Możemy wybrać pomiędzy normalnym a trudnym, a także do wyboru mamy również trzy różne miejsca zapisu. Punkt pierwszy. Eksploracja polega na, no cóż, eksploracji, czyli poruszaniu się Freddym po świecie gry. Poszukiwaniu rozmaitych sekretów i tym podobne, należy tu także zaznaczyć fakt, iż możemy zbierać tutaj pieniążki, dzięki którym możemy pójść do handlarza, który pokaże nam swoje towary. Nie ta gra. W sklepiku tym możesz kupić rozmaite ulepszenia, armory mocy czy te przydatne robaczki, które nie mogą zginąć, a cały czas będą wspomagać cię w walce. No właśnie, walka. Nierzadko w szranki staniesz z wieloma groźnymi przeciwnikami, z którymi będziesz musiał walczyć z pomocą swoich animatronów, czyli grywalnych postaci.
Będzie ich tutaj całkiem wiele na samym początku. Do dyspozycji masz oryginalną i ikoniczną czwórkę animatorów z pierwszego FNAF-a oraz czwórkę Toyów z FNAF-a 2. W późniejszych partiach rozgrywki będziesz mógł odblokować więcej charakterów. I w zasadzie walka skupia się na tradycyjnym schemacie turowego RPGa w stylu chociażby niektórych Pokémonów. Nasza ekipka nadupca się z ekipką przeciwnika i to w zasadzie tyle. Ten model walki jakoś nie bardzo mi pasuje, zwyczajnie nie przepadam za takimi grami, aczkolwiek FNAF World'a zawsze grało mi się przyjemnie przez pewien czas, ponieważ później zaczynał mnie ten system walki męczyć. Niekiedy walczyć będziemy także z potężnymi bossami, jednak szczerze w pojedynkę iść na taką ekipkę, no ja bym się bał. Mechanika walki nie sprowadza się jednak jedynie do tego, albowiem za jej pośrednictwem odblokujemy także nowe postacie, z którymi na początek będziemy musieli się zmierzyć. Po pokonaniu ich będą one mogły zająć miejsce w naszej ekipie wpierd. Dodawać tutaj możesz także rozmaite ulepszenia, jednak sam nigdy nie byłem fanem takowych rozwiązań, przynajmniej nie w takich grach. Co do segmentu trzeciego, do niego wrócimy później i to chyba wszystko. Czekajcie, tutaj miałem fabuła, to było, zakończenia będą. A no tak, Flipside, czy też druga strona, jak to lubię to nazywać. Jest to swoista minigierka, swoisty świat alternatywny, do którego możesz niekiedy wejść i go eksplorować, następnie wychodząc w innym miejscu mapy. Całość manifestowana jest w postaci oczywistego odniesienia do Fungaia. Otóż lądujesz w tym ciemnym świecie, w którym dominuje kolor niebieski, na który z czasem nachodzą pewne zakłócenia. Jednak jeżeli już tam się zagłębiasz, uważaj, by nie zajść za daleko. Dokąd? O tym za moment. Ale wiecie co, kij w grafikę, przejdźmy do zakończeń, czy też wróćmy do zakończeń, bo wcześniej mi się nie chciało czy coś. Co? Otóż ten przedziwny ending, w którym Scott dosłownie szydzi z ciebie, dawał od razu do myślenia, że tutaj jest coś więcej, na pewno coś przeoczyłeś i tym podobne, i wiesz co, przeoczyłeś, i to całkiem sporo. Cóż, przejdźmy do zakończeń. Jeżeli ukończysz grę na hardzie na najwyższym poziomie trudności, po pokonaniu ostatecznego bossa wychodzisz z namiotu i... mierzysz się z prawdziwym finalnym bossem, Scottem Cawthonem. Tuż przed pojedynkiem wygłasza on monolog, który dosłownie można by przeanalizować jako wylanie frustracji płynącej z faktu, iż jest niezwykle popularny, jego gry także są bardzo dobrze znane, a co za tym idzie wielokrotnie analizowane. Wiele osób kłóci się ze sobą, spiera odnośnie tego, jaka teoria jest prawdziwa i tym podobne. Wiem coś o tym. Po tej przemowie czas dać Scottowi w mordę za to, co przed chwilą powiedział i po pokonaniu go otrzymujesz... koniec. Good job, my friend. I oczywiście to jeszcze nie wszystko. Jednym z moich ulubionych zakończeń jest to, które odblokować możesz we Flipside, jeżeli przejdziesz 4 poziomy za głęboko. Wówczas lądujesz w lokacji znanej jako Old Man Consequences Lake. Jest to bardzo dziwne miejsce, nie wiem jak opisać je po polsku. W angielskim powiedziałbym, że jest to bardzo unnerving czy też chilling. No cóż, spotykasz tutaj starego człowieka, który łowi ryby. Szczerze mówiąc, to bardzo dziwny rybak. Nazywam się Old Man Consequences. Chodź, usiądź i połowmy trochę ryb przez chwilę. I tak nie masz dokąd iść. Koniec. Jednak wow, to jeszcze nie wszystko. Jeżeli podejdziesz do jeziora i spróbujesz zejść głębiej przez pewien błąd gry, wpadniesz do pewnej dziury i będziesz spadać w pustkę przez 2 minuty. Gdy spadniesz na sam dół, zobaczysz to. Lecz co to dokładnie jest? Szczerze, do dziś pozostaje to kwestią sporną. Część ludzi uważa, że jest to anioł, inni zaś, że Scott Cawthon i jego dzieci. Żeby wyjść z tej nicości, będziesz musiał zresetować grę. Interesujące jest zakończenie Chipera. Żeby je zdobyć, musisz wejść do tajemniczej kopalni, gdzie spotkasz starego, dobrego pupila Scotta Cawthona, który był jego ulubionym jeszcze przed stworzeniem FNAF-a, na którego rzecz Scott zostawił Chipera, za co ten chce zemścić się na nas. Po pokonaniu go stwierdza, że nie widziałeś go po raz ostatni i jeszcze tutaj wróci. I wiecie co? Chyba wróci, co nie? Ej, słyszeliście? Ktoś chyba pukał. O kurde, nie! To przedostatnie zakończenie należy do tych dziwniejszych, ale według mnie naprawdę jednych z bardziej interesujących. Otóż po zakończeniu początkowego dialogu z Fredbearem otrzymasz opcję przyciśnięcia przycisku Done. Jednak jeżeli tego nie zrobisz, Fredbear zacznie się glitchować i stanie się no czymś takim. Wówczas otrzymasz nowe zadanie, czyli zebranie kilku zegarków.
I naprawdę pojawią się one później w świecie gry, a następnie odblokują pewne minigry, które następnie będziesz musiał ukończyć, jednak sam nie mam zamiaru opisywać każdej z nich z osobna. Po ukończeniu ich wszystkich otrzymasz dostęp do portalu. Po wejściu do niego zobaczysz ostateczną cutscenkę, powrót żółtych oczu. Wciąż jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Czy jesteś w stanie w to uwierzyć? Elementy są na swoim miejscu dla ciebie. Wszystko, co musisz zrobić, to odnaleźć je. Spokój. Koniec. Teraz pora na moje ulubione zakończenie, które otrzymać możesz po odblokowaniu postaci Fredbera i wybraniu go jako lidera swojej imprezy. Gdy w takowy sposób jako Fredbear rozpoczniesz dialog z Fredbearem, WTF, wówczas gra wyjaśni, iż nie może być dwóch tych samych Fredbearów w tym samym miejscu i czasie. Gra się kończy. Wszechświat się kończy. Siema. O stary, czy ja już tutaj czasem wcześniej nie byłem? I dlaczego ja chodzę w masce, skoro pokazałem mordę parę lat temu? No nic, zacznijmy od wydania gry. Krótko po wydaniu FNAF World'a pojawiła się nowa witryna o nazwie FNAFworld.com. Tam pojawił się nowy, napompowany teaser. FNAF World Update 2 nadchodzi. W późniejszym czasie na obrazku zawitały m.in. Halloweenowe wersje Nightmare Animatronów z FNAF'a 4. Albo inne animatrony w samolocikach, gdzieś tam wysoko. Na kolejne wieści na temat FNAF World nie trzeba było długo czekać, gdyż 1 kwietnia 2016 roku Scott Cawthon pokazał światu teaser swojej najnowszej gry, FNAF 57 Freddy in Space. Chwilę później dowiedzieliśmy się także dokładnej daty premiery update'u drugiego, którą był 13 maja 2016 roku. I tak, gra wkrótce się ukazała. Myślę, że opisywanie rozgrywki od nowa nie będzie miało zbyt dużego sensu, gdyż ona nie zmieniła się praktycznie wcale, jednak diabeł Purple Guy tkwi w szczegółach, czyli w nowych minigierkach, czy też nowych rzeczach, które przyszły wraz z update'em numer 2, lecz zacznijmy od zupełnie nowych postaci, które ta aktualizacja dodała. Jest ich 8, Nightmarion, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Balloon Boy, Kawa, Anim Dude, Mr. Chipper oraz Purple Guy. Jednak rzućmy okiem na nowe minigry i jest ich całkiem sporo. Zacznijmy od Foxy i XE. I na początku wygląda to jak Windows 11? Nie, to nie Windows 11, a coś o wiele głębszego i naprawdę strasznego, jakby nie patrzeć. Wcielamy się tutaj w Boniego i wędrujemy po dość ciemnej lokacji, kiedy w tle pojawiają się różnorakie rendery zniszczonego Foxy'ego z części drugiej. Z czasem minigierka ta staje się coraz bardziej odjechana, coraz bardziej odlatujemy pomalutku w kosmos, a na jej końcu odblokowujemy Nightmarion. Szczerze, jest to naprawdę spoko pomysł. Całość jest oparta na tych wszystkich creepypastach pokroju Sonic X... Sonic EXE. Tak, teraz wiem, o co chodzi. Foxy Fighters dla odmiany stanowi coś naprawdę przesympatycznego. Sterujemy tutaj animatronikami w samolocikach i zmierzamy cały czas naprzód, wiecie, taka typowa gra arcade'owa. Mamy tutaj pewnego bossa do pokonania, mianowicie Saldozera, czyli postać z jednej z poprzednich gier Scotta. Po pokonaniu gry na poziomie B bądź niższym odblokujesz Jack O'Chicke, natomiast uzyskanie tutaj poziomu A odblokowuje Balloon Boya. Freddy in Space, chyba moja ulubiona rzecz, jaką FNAF World nam dał. Wcielamy się tutaj we Freddy'ego w kosmosie i napierdzielamy do kolejnych przeciwników, zbieramy power-upy i tak dalej, by na sam koniec stanąć w szranki z bossem. Głową Scotta Cawthona w słoiku. Po pokonaniu go gra się kończy i tutaj zaczynają się schody. Po ukończeniu gry bez zbierania jakichkolwiek power-upów odblokowujesz Kawę. Po ukończeniu jej ze zbieraniem tylko niektórych power-upów odblokujesz Jacka Boniego, a po zebraniu wszystkich power-upów odblokujesz Purple Guy'a. Chica's Magic Rainbow. Chyba nie muszę dodawać niczego więcej niż fakt, iż jest to trudne, wkurzające, złe, nie wiadomo co.
W skrócie zmierzasz Chico na prawo, a w międzyczasie dostajesz po mordzie, czy to od tęczy, czy to od kwiatka, czegokolwiek. Jest to najbardziej denerwująca rzecz z całego świata FNAF-a, naprawdę. Zakończenie gry w normalnym tempie odblokuje Enim Dude, natomiast zrobienie tego poniżej 3 minut da nam Mr. Chippera. Poza minigrami doszło tutaj troszeczkę nowych lokacji, takich jak ten cały Halloweenowy świat, gdzie znajdziesz praktycznie wszystkie nowe postacie, czy to jaskinia, czy coś. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, w każdym bądź razie odnajdziesz tam finalnego bossa. Przejdźmy zatem do fabuły update'u drugiego, której jest tutaj stanowczo mniej niż w pierwszej wersji. Mamy tutaj przykładowo tych kilku zakończeń. Jest jedno, ale jakże istotne. Na samym początku nie zmienia się praktycznie nic. Lecz możesz dostać się do pewnego domku, gdzie znajdziesz człowieka imieniem Deskman. Postać ta rozpocznie dość depresyjny monolog, twierdząc, iż nadchodzi coś przerażającego, że wszystko jest cyklem i tym podobne, dość nudne. W każdym bądź razie stwierdza, iż być może powie nam coś więcej później i abyśmy wrócili później. Kiedy w ogóle jest później? W tym momencie możesz już tylko wyjść. Następnie zyskasz możliwość rozmowy z Fredbearem, który początkowo będzie jakże zadowolony, a następnie zamieni się w Trollja. Trollbear stwierdza, iż gra została zbombardowana w związku ze słabym przyjęciem, a teraz on oszalał i nikt nie wie, co on robi. Następnie wyruszasz na wyprawę i po jej zakończeniu, po odblokowaniu wszystkich postaci, wchodzisz tutaj. Do tak zwanej Geist Layer, warstwy Geista, który jest final bossem. I podczas final fightu z nim zostaje on rozgnieciony przez tęczę z minigry z Chicą. I tak, tęcza jest tutaj final bossem, takim prawdziwym final bossem z krwi i kości, a zarazem niezwykle trudnym. Po pokonaniu jej niczym taktyczny chłop, który lubi się w uleganiu manipulacji, zwyzywa cię i zmiecie z powierzchni plę, nie, co jego. The next time you see a rainbow in the sky, that is me coming to your house! Następnie wracamy do Deskmana, który wypowie następujące zdania. Jestem pod wrażeniem. Co ty tu robisz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Dezaktywowałeś moje gry. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Nie chcę zawieść ludzi, ale mój umysł nie jest w porządku. Stworzyłem coś przerażającego. Nazywa się Baby. Już za późno, by ją zdezaktywować. Przepraszam. The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. Tak, w ten sposób FNAF World oficjalnie dobiega końca. No, ładny ten FNAF World, no, ładnie, piękne widoczki, no. Jak wszedłem ostatnio do lasu, to tak sobie pomyślałem, że no w tym FNAF Worldzie to jednak lepiej go Scott zrobił. Czekajcie, jak ja mogłem być w lesie, skoro jestem FNAF? Dobra, wiecie co, nie zadaję już więcej pytań. Dobra, grafikę FNAF Worlda dość ciężko jest ocenić względem pozostałych gier w serii, bo pozostałe produkcje przypominają jednak statycznego Bioshocka, a tu masz kurna łąkę. W skrócie, wszystko jest tu śliczne i kolorowe. Ta stylistyka przypomina mi South Park. Niby temat stanowczo nie dla dzieci, jednak wygląd przypomina rzecz, którą taktyczny przedszkolak mógłby obejrzeć na każdym programie skierowanym dla najmłodszych. Dziwne, co? Family friendly content, niczym family friendly wersja animatronów. Także można określić tymi słowami. Są przyjazne, uśmiechnięte i bajkowe. To ostatnie opisuje je najlepiej. Udźwiękowienie? Od 2016 motyw przewodni znam niemal na pamięć. Idealnie pasuje on do obranej konwencji, tak jak i cała reszta, efekty dźwiękowe i tak dalej. Wszystko jest bajkowe. To słowo idealnie opisuje tę grę, naprawdę. Jeżeli chodzi o minigry, wszystko jest takie samo. No tak samo jak ta wredna tęcza, która cały czas na siebie patrzy, kolego. Więc z wyjątkiem tej minigry z Foxym, być może FNAF-a 58 Freddy in Space, wszystko jest kreskówkowe i śliczne, bo minigierka z Foxym jest
creepy. I to naprawdę creepy. I szczerze, w kwestii technikaliów to chyba wszystko. Myślę, że wszelkie aspekty techniczne tej gry mogę zaliczyć na plus. Naprawdę bardzo, bardzo lubię konwencję, jaką Scott obrał podczas tworzenia tej gry. No i w zasadzie to już cały FNAF World. Chyba nic więcej nie mógłbym już tutaj dodać. Myślę, że przyszła pora na podsumowanie. Jak przez cały ten materiał starałem się jak najbardziej wyrazić swoją sympatię do tej gry, to teraz muszę trochę ponarzekać. Szczerze, przez pryzmat wspomnień, przez pryzmat czasów, gdy byłem bardzo młody i pykałem w tą grę, wydawała mi się ona czymś lepszym, istnym arcydziełem. Jednak gdy po latach do niej zasiadłem, stwierdzam, że nie jest aż tak dobra, jak mi się zdawało. Świat jest pusty. Praktycznie nie ma tutaj niczego do roboty po ukończeniu gry. Walka na dłuższą metę jest dość monotonna i na dobrą sprawę nudziła mnie po dłuższych posiedzeniach. To samo tyczy się także zwyczajnej eksploracji. Fabuła jest mistrzowska, wszystkie zakończenia, lore i tak dalej. Myślę, że jest to świetne. I co interesujące, nie podlegało takiej ilości teorii jak poprzedniej gry. Więc jaki jest werdykt? Czy FNAF World jest dobrą grą? Myślę, że tak, jednak nie na tyle, by można by dać jej jedną z wyższych ocen. Jeżeli chodzi o skalę liczbową, według mnie FNAF World zasługuje na mocną szóstkę. Jest to dobry produkt jako całość, ale w pewnych aspektach wypada bardzo przeciętnie. I chociaż bardzo go lubię, nie mogło być inaczej. No dobra, czyli chyba wywiązałem się z obowiązku, prawda? Dobra, co to ja miałem? A, no tak. Ty, ej stary, ty pa, jaki? Dobra. Zatem zacznijmy od czasów jeszcze sprzed wydania FNAF World. Ej, czekaj, gdzie ja? Co jest? Gdzie ja jestem? Czy wy też czujecie egzotyczne masła? Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I tutaj historia Mondara, który utknął na końcu internetu, czy też gdzieś, dobiega końca. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału, myślę, że wam się spodobał i że wreszcie się na niego doczekaliście. No tak, doczekaliście się, ale czy warto było czekać? Dajcie znać w komentarzach na dole. Jeżeli spodobała wam się takowa forma materiału, to śmiało strzelcie pod nim ocenę pozytywną. Powiedzmy, że jeżeli ten film do północy wbije 1000 ocen pozytywnych, to będę bardzo szczęśliwy. Jeżeli jesteś nowy, zostaw także subskrypcję, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko i myślę, że jak najbardziej może nam się to udać. A jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to serdecznie zapraszam cię na mój serwer Discord, Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. Zapraszam także serdecznie na mojego Instagrama, Snapchata oraz Twittera, linki w opisie. I tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się, mówił do was Mondar. I pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia w siostrzanej lokacji.